Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił? Ile piękna, ile mądrości jest w tej pieśni, którą na początku zaśpiewaliśmy, o naszej wdzięczności wobec Boga za to, że nam daje. Daje swoją łaskę, daje swoją miłość, daje nowy tydzień, daje ten dzień, daje zdrowie takie, jakie mamy. Chcemy dzisiaj dziękować Bogu za to, co jest w naszym życiu. I w tej Eucharystii sposób szczególny dziękować za to, że Bóg chce do nas mówić, za to, że chce nam też dać swoje ciało. Poczujmy się jako ci, którzy są obdarowani. Eucharystia po grecku to jest dziękczynienie. Więc w taki sposób też wejdźmy w tę Eucharystię i Bogu dziękujmy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto słowo Pańskie. Harvey Weinstein urodził się w 1952 roku w Queens, w Nowym Jorku. Amerykański producent filmowy wraz ze swoim bratem Bobem założył i był współprezesem wielkich wytwórni filmowych Miramax, Dimensions Film oraz The Weinstein Company. W 1998 roku otrzymał Oscara za najlepszy film za zakochanego Szekspira. Był producentem takich filmów jak Pulp Fiction, Angielski pacjent, Gangi Nowego Jorku, czy coś, co pewnie dużo osób zna, trylogii Władca Pierścieni. Zostało jednak coś dopisane na Wikipedii pod tym nazwiskiem. Zostało dopisane całkiem niedawno również 2 słowa na początku, które bardzo wiele zmieniają, które w ogóle w innym świetle stawiają tę osobę. Bo w pierwszym zdaniu, cytat z Wikipedii, amerykański producent filmowy i przestępca seksualny. Wczoraj było dużo piękna o godności kobiety, o jej wartości, o jej geniuszu. Wtedy, kiedy Chrystus ukazuje nam, jak patrzy na kobietę, tę, która wrzuca 1 grosz, kiedy pierwsze czytanie ukazywało nam cudowną kobietę, która jest w stanie się poświęcić dla swojego syna, która oddaje wdowę z Sarepty, która wiele oddaje, też, która spotyka proroka o mądrości tej kobiety. Natomiast dzisiaj w tym przykładzie widzimy dużo bólu i cierpienia. Wielu kobiet, które zostały wykorzystane, które zostały upokorzone. Powstał taki termin, który po raz pierwszy pojawił się w 2006 roku. Me Too. Tarana Burke stworzyła to hasło. Zwłaszcza odnosi się to hasło do kobiet pochodzących z ubogich środowisk, które zostały wykorzystane w różny sposób.
Chciała je bronić i chciała zachęcić. Była zdruzgotana wtedy, kiedy słyszała o tym, jak cierpiały młode dziewczyny, trzynastolatki. Takie historie słyszała. Coraz bardziej to hasło mitu, czyli ja też, zostało rozpowszechnione jako ruch obywatelski w 2017 roku, kiedy bardzo dużo kobiet zaczęło zwracać uwagę na molestowanie seksualne, jakiego były ofiarą. W sposób szczególny został spopularyzowany przez amerykańską aktorkę Alves Milano, która w swoim wpisie na Twitterze zachęca inne kobiety do opowiedzenia o swoich przeżyciach, o tym, w jaki sposób zostały skrzywdzone. Mizoginizm, pogarda lub uprzedzenie wobec kobiet lub dziewcząt, często zadawane przez celebrytów w tamtym czasie. Ponad 4,7 miliona osób użyło hasztagu właśnie z mitu, udostępniając 12 milionów postów w ciągu, uwaga, pierwszych 24 godzin. Ewangelia dzisiejsza mówi o zgorszeniu, bo pytanie, które można zadać tutaj, jest takim pytaniem, ale jeżeli człowiek bardzo dużo zrobił dobrego, dużo rzeczy, przyczynił się do tego, że pewien świat, pewna rzeczywistość, jakaś cząstka tej rzeczywistości, w której żyjemy, została bardzo zmieniona, ubogacona. Czy można takiej osobie przebaczyć? Czy można powiedzieć, no nic się nie stało, słuchaj, no żyjemy dalej? Czy można usprawiedliwiać? Słowa Ewangelii dzisiejszej są bardzo mocne. Przykład użyty też jest bardzo mocny. To są fakty, o których pisze prasa, choć ciężko o tym mówić, no bo no jak można mówić o czymś, co się stało? Ale trzeba o tym mówić, dlatego że człowiek, który robi bardzo wiele dobra w swoim życiu, który jest nawet wspaniałym aktorem czy twórcą, nie ma prawa, aby krzywdzić drugą osobę. I żadne dobro, które czynimy, nie może usprawiedliwiać zła, które zostało też uczynione przez tę samą osobę. Niepodobne, żeby nie przyszły zgorszenia, mówi Chrystus, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeżeli brat twój zawini, upomnij go. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo mocna, która mówi właśnie o tym, o upomnieniu, o upomnieniu brata, który grzeszy. Dlaczego? Dlatego, żeby ratować tę osobę, która może być skrzywdzona i która może mieć złamane całe potem życie. Wystarczy czasami tylko raz skrzywdzić jakąś kobietę, niewiastę, tak aby potem przez całe życie cierpiała, przez całe życie nosiła w sobie ból, rany. Są czasami takie przypadki, też i w domach się zdarzają, które czego dokonują się. Ojcowie, dziadek, wujek, coś się stało. A potem osoba całe życie ma problem z otwarciem na mężczyzn, ma problem z tym, żeby wejść w relację nawet małżeńską. Ból zadany dla kogoś może jakaś głupota, albo tam trochę powie, coś się stało, pobawiliśmy się i tyle. To nie są takie rzeczy. To są przestępstwa, które są dokonywane. Jezus bardzo mocno dzisiaj mówi, można te słowa do innych grzechów odnieść, do innych przestępstw. Nie można usprawiedliwiać tego dobra, które zostało dokonane, i nie można dobrem, które zostało dokonane, zatajać zła. Też i polskich aktorów mamy w tej plejadzie, którzy dokonali, nakręcili piękne filmy, no ale niestety okazało się, że też to, co prawo stwierdziło, byli powodem bólu wielu innych osób. Ta akcja mitu również w Polsce miała miejsce. Ewangelia ma coś do Hollywood, jak widać. Ma coś do ludzi, którzy często mówią, że Boga nie potrzebują w swoim życiu. I ma tę mądrość, bo sam świat, to co jest w naturze człowieka, to samo mówi. Okej, zrobiłeś piękne rzeczy, ale nie masz prawa krzywdzić, nie masz prawa być twórcą grzechu również wobec innych. Ewangelia też mówi o przebaczeniu, to prawda,
trzeba przebaczyć. Jeżeli ktoś zrobił coś złego, przebaczamy. Ale przebaczenie to nie jest powiedzeniem, że nic się nie stało, bo się stało. Był ból zadany. I też przebaczenie, a poniesienie konsekwencji za swoje czyny, to są dwie różne rzeczy. Dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo dobrze też koresponduje z tym przykładem z Ewangelii, z tym słowem z Ewangelii, z tym przykładem ze świata, tego mitu. Bo pokazuje, że mądrość nie koresponduje z wiedzą. To są dwie różne rzeczy. Jak patrzyłem z rana na tę Ewangelię, tak sobie myślę, no nigdy w taki sposób nie patrzyłem, aż tak jak mówi to dzisiejsza księga z mądrości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi. I co jest ciekawe, że mądrość nie zamieszka w duszy przewrotnej. Bardzo mocne słowa. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Duch, święty duch, uczący karności, ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość, którą jest Bóg, jest wypłaszana, gdy nadejdzie nieprawość. Opuści, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Czy patrzyliśmy kiedyś w taki sposób na mądrość? Co innego jest mieć wiedzę, co innego jest mieć tytuł, co innego jest coś osiągnąć, a co innego jest mieć mądrość. Mądrość, która pochodzi od Boga, czasami modlimy się o ducha mądrości. Ona nie zamieszka w przewrotnej osobie. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty Duch, uczący karności, ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Można wiele zrobić, ale nie mając mądrości, coś, co ktoś mógł budować przez wiele lat, może wtedy, kiedy się odsłoni nieprawość człowieka, zostać zrujnowany. Możesz budować przez wiele lat wiele rzeczy na grzechu i kiedy to zostanie odsłonięte, wtedy mogą właśnie nawet na Wikipedii, będąc wielkim człowiekiem, dopisać to, jaki jesteś. Co będzie, kiedy wielu ludzi stanie w niebie, albo inaczej, stanie po śmierci, na sądzie ostatecznym i powiedzą, żyłem, osiągnąłem to i to. Czasami może być tak, że też się rozczarują wtedy, kiedy Bóg powie, ale popatrz na swoje życie, na swoje grzechy, na swoje przestępstwa, których dokonałeś, na cierpienie ludzi, którym zadałeś ból wtedy, kiedy osiągałeś swoje cele, które ludzie podziwiali nawet. To może być trudny moment. W listopadzie dużo się mówi, więcej się mówi o śmierci. Właśnie takiego stanięcia wtedy przed Bogiem, w prawdzie o nas samych. Prośmy dzisiaj my, rano, na tej Eucharystii, o mądrość dla nas, abyśmy byli ludźmi, którzy i nam się grzechy przydarzają, ale żebyśmy pokutowali i się nawracali z tych grzechów. By Bóg nas zachował od wielkich grzechów, grzechów, które ranią inne osoby, które zadają ból. Żebyśmy nie byli powodem zgorszenia dla innych. Prośmy z pokorą, aby Pan Bóg nas zachował od tego. Abyśmy dzięki temu, że będziemy mieli święte życie, bo tu jest mądrość, abyśmy byli tymi, którzy właśnie mając święte życie, będą mieli też i mądrość, która zamieszka w nas, będzie w nas dzięki prawemu, świętemu życiu.